Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w moim drugim unboxingu i pierwszym, można powiedzieć, takim półprofesjonalnym. Mam, widzicie, dwie kamery, no, ciężko nazwać to kamerami, ale mam nadzieję, słuchajcie, że będę w stanie wam dzisiaj pokazać, co znajduje się w tym, co tutaj mam, czyli w edycji kolekcjonerskiej gry Divinity Grzech Pierworodny. Zobaczymy, sam jestem ciekaw, mimo że sprawdzałem sobie oczywiście przed zakupem, co tam będę miał w środeczku, no to nie wiem dokładnie, jak to wygląda i mam nadzieję, że razem ze mną dzisiaj się o tym przekonacie. No, nie ma czego za bardzo tutaj pokazywać. Pudełeczko proste, bardzo proste, zwykła tekturka. Z tyłu oczywiście cały zestaw mamy pokazany, co tutaj mamy. No oczywiście mój aparat nie złapie takiej ostrości, żeby to pokazać. Mam nadzieję, że zobaczycie sami zaraz, co tutaj jest. Mam nadzieję, że pozytywnie mnie zaskoczy to. Grę kupiłem na gram.pl za 128 zł bodajże, więc jakieś wielkie pieniądze to nie są, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj, to jest bardzo ważna rzecz, mamy aż dwa klucze do tej gry. Co istotne, ja już w grę ogólnie grałem. Nie mogłem wytrzymać i kupiłem sobie wczesny dostęp. Pograłem sobie trochę w becie. Więcej raczej grałem w tej wersji już pełnej. I powiem wam, że naprawdę gra jest przednia. Mogę tutaj króciutko tylko powiedzieć, bo wiadomo, to jest unboxing, nie będę się skupiał nad tym. Mogę powiedzieć, że naprawdę gra jest świetna. Przygotowałem sobie na kartce coś odnośnie tej gry. Jak to było? Biega się z różdżką albo aksem i zadaje damage. No, tak to wygląda. A już tak na serio, to oczywiście po tych 20 godzinach gry mam troszeczkę głębsze przemyślenia. Oczywiście nie wykminiłem jej jeszcze do końca, ale coś tam chyba jednak wiem. Gra naprawdę ma świetny klimat. Od muzyki to wszystko się zaczyna, która już w menu gdzieś tam rozbrzmiewa i naprawdę fajnie się tego słucha podczas gry. Utworów jest dość dużo. Poprzez otoczenie też krajobrazy, mimo że gra sama w sobie nie ma jakiejś wybitnej grafiki, krajobrazy są bardzo, bardzo fajne. No przez całą tę kreację. Ja szczerze mówiąc Divinity, ogólnie całej tej serii, za dobrze nie znałem przed zagraniem w Grzech Pierworodny, ale naprawdę jest wszystko jak należy. Nie będę za wielce spoilował, bo to nie o to chodzi. Dzisiaj unboxing. I w zasadzie nad tym chciałbym się skupić. Wypisałem też sobie, że gra ma ogromne możliwości rozwoju postaci. Naprawdę zdziwienie się totalnie. Bezklasowy rozwój postaci, no ale jest naprawdę on dość duży. No co prawda nie mamy wielkiego drzewa z tysiącem umiejętności jak w Path of Exile na przykład, ale jest naprawdę bogato. Dużo możliwości kreacji właśnie tejże postaci, atrybuty, talenty, a także zdolności. To jest naprawdę bogaty. Także od tej strony też grę polecam, naprawdę świetnie. No, ja szczerze mówiąc spędzałem nad tym długie minuty. Trwa to trochę, zanim się to wszystko wykmini, tak dużo tego jest, a chyba o to w RPG chodzi. Kolejno sobie wpisałem, że gra ma ciekawe mechanizmy, naprawdę powrócono tutaj do rzeczy, o których większość twórców trochę zapomina, bo idzie na łatwiznę, bo gdzieś tam stwierdzają, że gracze się tym nie interesują, chociażby pogoda tutaj ma znaczenie, można rozmawiać z psami, no nie tylko podczas Wigilii, to trochę pierdoła, ale... Powiem wam, że humorystyczna dosyć i sami zobaczycie, jeśli zagracie w tą grę, o co tutaj chodzi. Fajnie wygląda też bezgotówkowy handel, można oddawać przedmioty i dostawać za nie inne przedmioty, bądź też pieniądze. To są tylko, słuchajcie, takie nędzne przykłady, tego naprawdę jest sporo, nie zastanawiałem się podczas 20 godzin grania, co akurat w tym unboxingu powiedzieć, ale jest naprawdę sporo rzeczy, które pozytywnie mnie w tej grze zaskoczyły, bo szczerze mówiąc miałem co do niej dość mieszane odczucia. Oprócz tego oczywiście fantastyczna fabuła, ale o tym też nie chcę mówić, zagrajcie sami. W każdym razie przechodzimy do unboxingu i bardzo profesjonalnego unboxingu, przecież na dwie kamery jedziemy. Oświetlenie profesjonalne, wszystko jest ok, szczerze mówiąc nawet nie wiem, gdzie łapami machać, żebyście to dość dobrze widzieli. No pudełko jak pudełko, już o nim mówiłem. Nie ma się specjalnie chyba czym podniecać. No pozwolicie, że szybciutko, słuchajcie, rozpakuję. Widzę, że nie będę potrzebował tutaj noża, tak jak sztyksu. Nie chcę sobie palców tutaj kroić. Opakowane folie, sztyks. Nie wiem, czy wiesz, ale właśnie w taki sposób rozpakowuje się zazwyczaj gry palcami, a nie nożem. W każdym razie, no tak mówiłem, czytałem sobie, co tutaj się znajduje. Mogę wam pokazać, jak rozpakowuję. Magiczna sprawa. Czytałem sobie, jak ta gra wygląda w środku, co tutaj w tym pudełku mamy, ale trochę tutaj sobie zostawiłem smaczku właśnie na ten moment i sam jestem ciekaw, jak to dokładnie wygląda. Nie sprawdzałem, co te wszystkie rzeczy są warte. Może szybciutko jednak przeczytam, co tu niby jest. Naklejki kolekcjonerskie, płócienna mapa Rivellonu, karty alchemiczne Maradina, dwa egzemplarze gry Divinity Original
syn, dwustronny plakat w formacie A2, kolekcjonerska płyta ze ścieżką dźwiękową, podręcznik gracza, karta, talia kart Zandalora, oraz także DLC jakieś tutaj dostajemy. Nie, akurat to się za bardzo nie wtajemniczyłem. No i tutaj widzę, że dziwnie to zrobili, bo w DLC, jako DLC podali pierwszą i drugą część właśnie z serii Divinity, czyli Divine Divinity oraz Beyond Divinity. Dobra, przechodzimy do pudełeczka, bo to jest chyba najciekawsze, co będzie w pudełeczku. Nie wiem, naprawdę, czy się bać, czy się nie bać. Dobra, i jest co nieco tutaj. No i widzę, że mamy tutaj jakieś karty, co jakiś czas ja się muszę kukać, sprawdzać, czy w ogóle to się nagrywa. No i dobra, rzućmy okiem, to jest pierwsze pudełeczko, tu widzicie chyba ciut lepiej. No i zerknijmy, co tutaj ciekawego mamy. I co to będzie? No, karty. Nic chyba wielkiego, tego rozpakowywać nie trzeba. Całkiem fajnie zrobione, myślę, artystyczna wizja tutaj jest. Jakaś dziewoja, nie wiem, żeńska wersja Zeusa, coś w tym rodzaju. Nie znam, przyznam, że nie znam wielce jakoś wybitnie świata Divinity, tego uniwersum, jeśli mogę tak w ogóle powiedzieć. Więc nie wiem, pewnie, nie wiem, może to jest jakaś ważna postać dla całego uniwersum, ale mamy też drugie pudełko. Także tamto to pewnie były te karty z Andalora, albo to też jest właśnie to. Nie, wychodzi na to, że i to jest do tego. Czyli w to można nawet grać. Całkiem fajnie. Sprawdzę sobie może to nawet. Tak to się prezentuje z tyłu jakiś tutaj. What? Tak to wygląda, przynajmniej z mojej perspektywy. Dobra, przejdźmy dalej. Karty kartami. Ale tutaj kolejne, dość chyba ciekawe bonusiki. I to jest ta mapa Rivellonu. Naprawdę, powiem wam, że świat w grze wydaje mi się naprawdę spory. Ja tam porobiłem miliony questów, a chyba w zasadzie ledwo wyszedłem poza obręb swojego miasta. Także za dużo nie zrobiłem. Tak się prezentuje, że chyba źle pokazuje. Dobra, szukajmy napisów. Noż ty kurde, cwana mapa. O, tutaj mamy mapę. Jeszcze źle? Czy to są jakieś dzikie znaczki? O kurde. To jest jakaś, powiem wam, taka ciekawa czcioneczka. Interesujące, naprawdę, nie wiem czy to widać, ale to jest jakaś taka, nie wiem, zbliżona do cyrylicy. Jeśli można tak przyrównać, oczywiście cyrylica to nie jest, ale taka, no wiecie, dawne piśmiennictwo. Dobra, także to fajnie wygląda. Nie powiedziałbym, że jakoś wybitnie to jest wykonana rzecz, ale naprawdę ciekawa. Także to sobie odkładamy. No i tutaj Musica Divina. Taki soundtrack, taka płytka. Fajnie, naprawdę 22 utwory. Z tego co słyszałem, to tej wersji płytowej nie trzeba wcale aktywować na Steamie. Tak wygląda gra. Także super. Ale być może to dotyczyło tylko wersji z Kickstartera, na którym ta gra była, a nie tej wersji, którą ja kupiłem. Nie mam pojęcia w sumie, jak to tutaj działa. Mamy też naklejki, o Jezu. Tak, Sztyk mówił, że dziury w ścianach będzie zalepiał i ja nie wiem, co sobie z tym zrobię. Kiedyś się naklejał na jakieś plecaki i tak dalej. Nie, no raczej jako po prostu miłą pamiątkę sobie to zostawię. I mamy też dość chyba interesującą rzecz. To naprawdę, na tym się chyba będę zastanawiał, czy sobie czegoś takiego nie pierdzielnąć na ścianę, bo wygląda to całkiem okazale. No, taki plakat, no trochę kurczę, spakowany tak, że mamy milion tutaj takich wcięć i tak dalej. No, nie wygląda to bardzo estetycznie, ale może się go jakoś naprostuje i coś z niego będzie, a tutaj logo Larian. Musieli się zareklamować, nawet na plakacie, który oni kupiłem. No i rzecz, której chyba nie powinienem wam zbytnio pokazywać, ale na szczęście mój aparat nie jest zbyt ostry. To są kody. Jak ktoś jest bardzo doświadczony, to może je rozczytać. Kody do Divinity Original Sin, także do DLC. Złoty Graal, pomaluj swoje przedmioty na złoto i sprzedaj po wyższej cenie. Pantalony superinteligencji Zandalora. To też jest mega śmieszna rzecz. Gacie w tej grze też coś dają. Ale to już może nie będę spoilował, bo być może seria się pojawi w końcu. Mam nadzieję, że się pojawi. W pewnym sensie ten filmik jest zapowiedzią serii. No i także Divine Divinity i Beyond Divinity. Wszystko oczywiście do aktywacji na Steamie. No i przechodzimy do w sumie ostatniej rzeczy, ale ostatniej, choć najważniejszej. Jak mówią, ostatnim, no pierwszymi, i ta gra jest chyba tutaj najistotniejsza.
całkiem fajnie wyglądający pudełku, oczywiście para bohaterów, bo w Divinity Original Sin, Divinity Grzech Pierworodny, gra się właśnie dwójeczką już na początku. Niekoniecznie to musi być kobieta i mężczyzna, ale takie coś zakłada. Szczerze mówiąc, nie wiem z jakich względów scenariusz, nie wczytywałem się w to jeszcze aż tak dokładnie. No i przedstawione oczywiście, z czym to się je, co to jest mniej więcej za gra. Chyba naturalna sprawa. No, całkiem estetyczne pudełko. To w tych unboxingach ludzie czasami mają różne ciekawe pomysły na to, co mówić. Więc ja se tak trochę jak Gessler se pomówię tutaj. No, bardzo źle wydane. Tutaj nie podoba mi się czcionka. No jednak Arial powinien być tylko ósemka. Nie no, naprawdę, jest okej. Nie będę tutaj sobie żartował z tego. Mamy notes z tyłu, kurde, to też... To jest... Naprawdę, gra wraca do takich legendarnych czasów. Naprawdę, tak pamiętam, w tych wszystkich starych grach, mimo że, przyznam się szczerze, to jest moja pierwsza kolekcjonerka. Gier też kiedyś jakoś wybitnie nie kupowałem na potęgę, jeśli chodzi o oryginały. Ale znam z tych takich starszych tytułów, które jednak posiadam w swojej biblioteczce, właśnie te instrukcje, w których są notesy, albo nawet specjalnie dodawane jakieś. To jest naprawdę, to jest jakiś znak czasów. Myślę, że właśnie raczej po to zrobili, no bo kto będzie sobie notował w tej chwili w instrukcji. Także instrukcja dość gruba nawet, 55 stron z notesem i mamy tutaj wszystko ładnie opisane, co ważne po polsku. Fajnie, że to wydali. Szkoda, że nie zdążyli ze spolszczeniem samej gry, ale będę miał co czytać po polsku do momentu, gdy gra sama się pojawi. Jak wiecie, w tej chwili jest gra tylko dostępna w języku angielskim. CDP podobno zbyt późno otrzymało. Tu może jeszcze raz pokażę, otrzymało tekst do przetłumaczenia. Tak wygląda gra, no szał, naprawdę. Nie, myślę, że całkiem w porządku. Nie jest, może to słuchajcie, jakaś mega bogata kolekcjonerka, wiadomo. W kolekcjonerce tam Far Cry'a można było kupić samochód, ale no wiadomo, trochę więcej też kosztowało. Jak za 128 zł, moim zdaniem, dwa egzemplarze gry, plus naprawdę sporo dość interesujących dodatków dla kogoś, kto no, jest fanem tej serii. No ja nie powiem, że się uważam za jakiegoś fana, ale może nim zostanę właśnie po tej grze, bo póki co naprawdę gra mi się świetnie. No i być może, słuchajcie, zagramy też może ze Sztyksem, może znajdę sobie jakiegoś tłumacza, bo póki co jednak po angielsku trzeba grać. W każdym razie może jakaś seria się pojawi, coś wykombinuję, bo naprawdę gra Divinity, Grzech Pierworodny, to może gra nie warta grzechu pierworodnego, ale grzechu na pewno. Także słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę, dzięki, że mnie słuchaliście, mam nadzieję, że no coś tu było widać, jeśli niewiele, to postaram się zrobić jakieś przebitki, dodatkowe scenki, wiecie o co chodzi, żeby to jednak było profesjonalnie, a nie gdzieś tam na klęczkach, bo modlę to ja się przed odcinkiem Sztyksu. Także tak to wyglądało, mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliście o grze, bo jednak no trochę mi się tutaj załączyło gadanie, mimo że chciałem tylko pokazać samą grę. Pewnie niewiele widzieliście, tak czy siak, dzięki za oglądanie. No i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy, zobaczymy. Do zobaczenia, cześć! O kurde, po rumuńsku.